Witam serdecznie. Nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i dziś opowiem, co zrobić, aby odżywić naszą skórę od środka, by wyglądała młodziej. Młodszy wygląd skóry to marzenie większości pań. Mniej zmarszczek i bardziej jędrna skóra to powód, dla którego panie chętnie sięgają po kosmetyki, które mają pomóc osiągnąć ten cel. Oczywiście nie ma w tym nic złego, że chce się wyglądać młodziej. Natomiast błędną jest sytuacja, kiedy staramy się odmłodzić naszą skórę tylko i wyłącznie poprzez działania zewnętrzne, nie dbając o jej odżywienie od środka. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Dziś opowiem, w jaki sposób odżywić naszą skórę od wewnątrz, głównie poprzez wpływ na syntezę kolagenu będącego rusztowaniem skóry, który determinuje jej spoistość oraz jędrność. Większa jędrność skóry to mniej zmarszczek i jej młodszy wygląd. I zacznijmy od podstaw. Aby w ogóle doszło do syntezy kolagenu, potrzebna jest jego podaż lub też składników, które go tworzą. Same substancje usprawniające jego tworzenie lub też hamujące jego rozpad nie wystarczą. Bez kolagenu lub też substratów go budujących nie da się ani stworzyć kolagenu, ani usprawnić jego syntezy. To tak jak z budową domu. Do tego celu potrzebujemy najpierw materiałów. Sama brygada budowlana nic bez nich nie zdziała. Podobnie jest w przypadku kolagenu. Zatem najpierw zadbajmy o dostarczenie surowców do jego syntezy, a później, mówiąc kolokwialnie, rozglądajmy się za substancjami, które przyspieszają jego syntezę lub też osłabiają rozkład. Mając tę wiedzę, pamiętajmy. Źródłami kolagenu są produkty odzwierzęce, takie jak skóra, chrząstka, a także kości. Warto zatem zwiększyć spożycie galaretek mięsnych, odradzam z czerwonego mięsa, rybnych, a także podrobów. Ale to nie koniec. Pamiętajmy, kolagen jest białkiem, a białko składa się z aminokwasów. Zatem najważniejszymi związkami, które mogą pobudzić proces syntezy kolagenu, prócz jego samego, są aminokwasy. Część aminokwasów, które budują kolagen, odnajdziemy w różnych produktach spożywczych pochodzenia roślinnego. Przykład. Glicyna i prolina to aminokwasy, które budują kolagen i są syntetyzowane przez organizm, ale można dostarczyć je także wraz z dietą z takimi produktami jak słonecznik, szparagi, kapusta czy też wodorosty. Z kolei lizyna, która również buduje kolagen, jest to aminokwas egzogenny, czyli nie jest syntetyzowany w naszym organizmie. Dlatego musimy go dostarczyć wraz z dietą. Lizynę zawierają pestki dyni, nerkowce, bataty, komosa ryżowa, wątróbka, kakao czy pełne ziarna zbóż. Jak zatem widać, nie tylko produkty odzwierzęce z zawartością kolagenu zwiększą jego syntezę w naszej skórze. Oczywiście najprościej jest skorzystać z czystej postaci kolagenu, na przykład w postaci suplementów diety, na przykład kolagenu wołowego czy też kolagenu rybiego. Różnią się one nieco właściwościami, ale w tym odcinku nie będę tych różnic przedstawiał szczegółowo. Ale jedną kwestię musimy wyjaśnić. Który kolagen szybciej poprawi stan naszej skóry? Oczywiście kolagen rybi. Dlaczego? Ponieważ kolageny rybie mogą wchłaniać się bezpośrednio do organizmu, gdyż wielkość ich cząsteczek jest niewielka, ma poniżej 3 kilodaltonów. Zatem znaczna część kolagenu rybiego wchłonie się do naszej skóry, zanim zostanie strawiona. Natomiast dla przykładu, kolagen wołowy ze względu na wielkość cząsteczki nie jest w stanie wchłonąć się bezpośrednio do naszego ciała, zatem ulegnie trawieniu. Czy zatem kolagen wołowy w ogóle nie zostanie wykorzystany do syntezy kolagenu w naszym ciele? Owszem, zostanie, ponieważ z aminokwasów, które powstaną z rozłożonego wołowego kolagenu, organizm na nowo syntetyzuje kolagen w naszej skórze. Jest tylko jedno ale. Jeśli nasza dieta jest uboga w białko, czyli aminokwasy, to organizm ze strawionego kolagenu wołowego, który rozłoży się do aminokwasów, może budować najpierw istotniejsze dla naszego organizmu struktury, pomagając utrzymać go w zdrowiu. Na przykład strukturę tętnic czy też serca, a niekoniecznie kolagen skóry. Ale scenariusz ten ma miejsce, jeśli w naszej diecie brakuje urozmaiconego białka. I to uwidacznia przewagę kolagenu rybiego nad kolagenem wołowym. Ponieważ jak powiedziałem wcześniej, niewielkie rozmiary kolagenu rybiego powodują, że znaczna jego część zdąży wchłonąć się do naszego organizmu, zanim zostanie strawiona, jak w przypadku kolagenu wołowego. Ale kolagen wołowy w zdecydowanej większości przypadków również jest bardzo dobrym wyborem, a jego zaletą jest na pewno niższa cena.
Omówiliśmy kwestię budulca, który należy dostarczyć do syntezy kolagenu. Zadajmy sobie kolejne pytanie. Co jeszcze możemy zrobić, aby usprawnić syntezę rusztowania skóry, by wygładzić zmarszczki i poprawić jej wygląd? Po pierwsze zapamiętajmy. Kolagen uwielbia, a wręcz kocha witaminę C. Odgrywa ona kluczową rolę w procesie syntezy kolagenu, uczestniczy także w stabilizowaniu przestrzennej struktury włókien kolagenowych, czyniąc go bardziej wytrzymałym na działanie sił mechanicznych. W badaniach dowiedziono, że niskiemu poziomowi witaminy C w naszym ciele towarzyszy zmniejszenie syntezy kolagenu i mniejszy stopień usieciowania włókien kolagenowych, co przekłada się na mniejszą sprężystość skóry. Ponadto witamina C chroni włókna kolagenowe przed negatywnym wpływem wolnych rodników i, jak dowiedli naukowcy, szczególnie efektywnie działa w połączeniu z witaminą E. Te dwa związki współpracują ze sobą, wykazując wspólnie silniejszy efekt ochronny na włókna kolagenowe. A jakie jest dzienne zapotrzebowanie na witaminę C? No właśnie, sprawdźmy. Państwowe instytucje zdrowotne przekonują, że wystarczy nam około 80 mg tej witaminy dziennie. Jest to jednak ilość, która zapobiega szkorbutowi, czyli wypadaniu zębów z powodu niedoborów tej witaminy. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale w swoim ostatnim odcinku o adwentystach dnia siódmego, którzy żyją około 10 lat dłużej niż ogół populacji, dokumentowałem, że podaż tej witaminy u tej społeczności wynosi około 250 mg dziennie i powyższe dawki gwarantują im wyjątkowe zdrowie. Warto zatem konfrontować dawki sugerowane przez instytucje, których zadaniem jest dbanie o nasze zdrowie, z dawkami z życia wziętymi, które mają realny wpływ na poprawę naszego stanu zdrowia. A w jakich produktach znajdziemy tę witaminę? W licznych warzywach i owocach, zwłaszcza w papryce, w pomidorach, w natce pietruszki, kiwi, porzeczkach czy brukselce. Poza witaminą C należy zadbać także o podaż witaminy A. Jak dowodzą naukowcy, wspomaga ona syntezę kolagenu i chroni przed jego degradacją. Ponadto wykazuje działanie ochronne przed negatywnym wpływem promieniowania UV na naszą skórę. I to właśnie fotoprotekcyjne właściwości witaminy A ograniczają procesy rozpadu włókien kolagenowych w efekcie ekspozycji skóry na słońce. Pamiętajmy, im bardziej spowolniony jest rozkład kolagenu, tym więcej zachowa go nasza skóra, w wyniku czego będzie gładsza i bardziej jędrna. A witaminę tę można pozyskać z takich produktów spożywczych jak jaja, wątroba, dojrzewające sery, a także pomarańczowe i czerwone warzywa. W przypadku suplementacji, w zależności od składu naszej diety oczywiście, warto rozważyć dawki rzędu od 800 do 2000 mikrogramów na dobę. Warto jednak suplementować tę witaminę z resztą witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, najlepiej w kompleksie ADEK. To połączenie, o czym zaraz się Państwo przekonacie, ma pozytywny wpływ na stan oraz ilość kolagenu w naszej skórze. Dla potwierdzenia wcześniejszych słów pamiętajmy również, że jest jeszcze jedna witamina rozpuszczalna w tłuszczach, poza witaminą A oraz witaminą E, która pomoże naszej skórze wyglądać młodziej. Jest to witamina D. Dlaczego? Ponieważ jak dowodzą naukowcy, aktywuje ona oraz pobudza fibroblasty, czyli komórki tworzące kolagen, do syntezy tego związku. W przypadku zainteresowania suplementacją, racjonalne, dzienne dawki tej witaminy nie powinny przekraczać 10 tysięcy jednostek międzynarodowych dziennie witaminy D, ponieważ wedle badań naukowych dawka ta jest w 100% bezpieczna i nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla naszego zdrowia. Omówiliśmy już czynniki takie jak dieta oraz witaminy. Przejdźmy do pozostałych czynników. Kolejna substancja, którą skóra zdecydowanie polubi, to astaksantyna, która wykazuje wyjątkowo korzystny wpływ na włókna kolagenowe. Działa przeciwzapalnie i fotoprotekcyjnie oraz pobudza aktywność komórek tworzących kolagen. Jak dowodzą naukowcy, doustna suplementacja astaksantyny w dawce od 6 mg do 12 mg dziennie przez okres 16 tygodni przyczynia się do poprawy jakości skóry i zredukowania widoczności zmarszczek. Naturalne źródła astaksantyny to przede wszystkim łosoś, pstrąg, drożdże, krewetki i skorupiaki. Proces syntezy kolagenu pobudza także żel aloesowy. Zawiera on aminokwasy, lipidy oraz unikatowe sterole aloesowe, które stymulują do pracy komórki odpowiedzialne za syntezę kolagenu.
W jednym z badań grupie 58 kobiet z problemem suchej skóry codziennie podawano doustnie żel aloesowy zawierający 40 mikrogramów steroli aloesowych. Po 8 tygodniach suplementacji odnotowano prawie dwukrotny wzrost syntezy kolagenu, kolejno redukcję przesuszenia skóry oraz wygładzenie drobnych zmarszczek. Bardzo cennym związkiem utrzymującym w dobrej kondycji włókna kolagenowe jest także resweratrol. W badaniach wykazano, że związek ten zwiększa tempo jego syntezy i hamuje aktywność kolagenazy, czyli enzymu odpowiedzialnego za rozkład kolagenu, czyli działa bardzo podobnie jak witamina A. Koenzym Q10 to kolejna substancja, która przyspiesza produkcję kolagenu. Jego źródłem są takie składniki diety jak wołowina, wieprzowina, kurczak, tłuste ryby, a także oleje roślinne. Poza tym koenzym Q10 znajdziemy także w postaci suplementów diety. Dawki rzędu od 50 do 100 mg dziennie są uznane za optymalne. Mało znanym faktem jest również ten, że pierwiastkiem, który kontroluje tempo syntezy włókien kolagenowych, jest również miedź. Miedź jest odpowiedzialna także za tworzenie włókien krzyżowych we włóknach kolagenowych, dzięki czemu skóra staje się bardziej jędrna. Aby zapewnić optymalną podaż miedzi, warto sięgać po wątróbkę, kakao, orzechy, płatki owsiane czy też rośliny strączkowe. W przypadku suplementacji 1 mg dziennie jest dawką optymalną. Wśród dietetycznych źródeł miedzi pojawiło się kakao. Proszę pamiętać, że kakao jest bardzo wskazanym składnikiem diety wszystkich osób, które pragną, by ich skóra wyglądała młodziej, gdyż wygładza zmarszczki i uelastycznia skórę. Dowodzą tego badania naukowe. Kakao osłabia rozpad kolagenu, ponieważ jako jedno z najbogatszych źródeł antyoksydantów chroni go przed oddziaływaniem wolnych rodników, które mogą uszkadzać jego strukturę. Szacuje się, że około 40 g kakao dziennie jest to ilość, której nie powinno się przekraczać. Jeśli jednak uda się komuś upchnąć te przysłowiowe 5-10 g tego cennego składnika co drugi dzień do swojej diety, to zdecydowanie polecam. Organizm, a w szczególności nasza skóra, szybko nam się odwdzięczą. Kolejny pierwiastek uczestniczący w procesie syntezy włókien kolagenowych to cynk, który można znaleźć w takich produktach spożywczych jak kasza gryczana, żółte sery, jajka, pestki dyni czy też ryby. A jaką rolę dokładnie odgrywa w tym przypadku cynk? Związek ten może pobudzać namnażanie się komórek, które produkują włókna kolagenowe i zwiększać tempo ich syntezy. W przypadku suplementacji polecam dawkę profilaktyczną od 10 do 15 mg cynku na dobę. Czym to również pierwiastek, który bierze udział w produkcji kolagenu. Wzmacnia siłę włókien kolagenowych oraz ich elastyczność. Nie jest tajemnicą, że zbyt niskiemu spożyciu krzemu towarzyszy przedwczesne starzenie się skóry. Naturalne źródła krzemu to orzechy, fasola, szparagi, różne kasze, pełne ziarna zbóż, a także zioła, pokrzywa i skrzyp polny. Ale wzbogaceniu diety w omówione związki powinno towarzyszyć jeszcze wypracowanie kilku zdrowych nawyków, dzięki którym tempo syntezy kolagenu się zwiększy. Jedną z tych strategii jest stosowanie postu przerywanego oraz zadbanie o aktywność fizyczną. Pozwala to na aktywowanie procesów autofagii, co wzmacnia syntezę włókien kolagenowych. Wskazane jest ponadto zredukowanie stresu, a także optymalna ilość snu – od 7 do 8 godzin snu na dobę. By nasza skóra wyglądała młodziej, niewskazane jest również palenie papierosów, picie alkoholu czy spożywanie wysoko przetworzonych produktów. Zwiększają one bowiem stres oksydacyjny, a wolne rodniki przyspieszają tempo degradacji kolagenu, co jest niestety niewskazane i jest zjawiskiem niepożądanym. Warto także pozbyć się cukru ze swojej diety. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.